Hello, znowu ja i będziemy dzisiaj nagrywać Counterblocks na Robloxie. Ładuje mi się mapa, no i zobaczymy, co dzisiaj mi wyjdzie, bo w sumie nie wiem, czy nie będzie miała co zabić, ale wczoraj zabiłem gdzieś. Czasami mi się zdarza taka sytuacja, że jest gdzieś akurat czterech graczy po mojej przeciwnej stronie. I jestem sam. Jestem sam. No i wygrywam. Ciszę trochę. No i wygrywam. Czasami wygrywam, czasami przegrywam, ale częściej się zdarza, że wygrywam. Więc zagramy dzisiaj sobie w Counterbloxa. Mam pistolet na starcie, bo nic innego nie mogę wziąć. Oni mają już rzeczy, ponieważ już grali. O nie! Ktoś kampi. Ja mam też bardzo fajną kryjówkę, którą chciałbym wam pokazać. Większość graczy się na nią nabierała. Jest tutaj. Ktoś sobie wychodzi, idzie tam, a ja go od tyłu. Albo z noża, albo z broni, albo z pistoletu. No i to jest najłatwiejszy sposób. No na pewno! Dobrze. To ci poszli tu. O kurcze. O nie, noob z nami został. Jak myślicie, czy ktoś taki dałby sobie radę? Ja myślę, że nie. To by był jakiś cud. Napiszę, że bomba jest w B. Dziękuję. O. Trzeba pomóc. Przegramy. Zanim tam dojdzie, to ta bomba będzie albo w stanie wybuchu. Bo ta muzyka podgłosza. To znaczy, że za chwilę bomba wybuchnie. Więc mówię, zanim by tam doszła, to zapewne bomba by wybuchła i by zniosła coś z powierzchni ziemi. Na pewno nie mnie. Dobrze. Dobrze, mamy tą broń. Nie taką niejaką, ale dobrą. No i idziemy. Znowu i stro. Tym razem będziemy tutaj stać i czekać. Nikt tu nie idzie. Nie. Tam! O, ty cwaniaczku. Nie no. Ja kiedyś grałem z moim młodszym bratem, to ten. To no się coś takiego stało, że pomógł mi trochę, powiedział, że wszyscy idą na A. Na Seaside, czyli nad morzem, że idą na A, czyli na spawnie kontrterrorystów idą terroryści. Ja byłem kontr, miałem USP, jednego gościa zabiłem od razu z wieży, był na wieży niebieskiej. Byłem w tym niebieskim domku i kampiłem. Drugi gość zaczął do mnie strzelać za kacza, ale mi się nie udało, ponieważ on strzelał prosto, nie strzelał na dół, tylko strzelał prosto, a ja kucałem jak teraz. Jego z trzy hity już nie żyje i tutaj jest ktoś, kto mnie zabił. Ja powiem, że ta gra jest bardzo podobna do Counterblocksa, więc często w nią sobie gram. No super, 5 na 3. Jeszcze mam w ekipie dwóch nobów. Wygrana nie sądzę. Chyba, żeby byłby jakiś cud, no to... Powiem, że to możliwe, gdyby był jakiś cud. Ale w cud ja tym no, nie wierzę, tym bardziej, że gram z nobami. Jeden to może nie nob, ale ten, co ma bekonowe włosy, to na pewno nob, bo ci, co nie zmieniają awataru, to są noby. To było śmieszne. Jak ja w niego nie trafiłem? Trafiłem w niego 3 razy, gdy wybrałem 84. Pokażę wam skinek, na pewno nie B już nigdzie losotepnie. No nie tak u nas. Dobrze, mój skin to taki, mam jeszcze jeden jako na counter. Dobrze. Proszę. Ja mam tak bardzo fajny skin, mi się nawet podoba. Ja mam teraz 40 hajsu.
Myślę, że mi tutaj przyjdą już. Tam ktoś idzie. Na pewno bym słyszał kroki. W tej grze wszystko słychać. Co za gra mnie oszukuje. Gra mnie oszukuje. A ja też sobie poszukuję. Też mogę poszukiwać. Co za debil? Nie zauważył go. Ten gość to jest najzwyczajny debil. Zamiast się ruszyć tak jak Sasha Play, to kurczę, on sobie stał. I ja mam grać z takimi nobami. Ludzie, to jest przecież nieogar. Mario, to jest nieogar, jak kurczę mi gra nie oszukuje. Gra mnie oszukała. Dobrze. The Dust, jak zwykle, ja bym wolał The Aztec, bo fajna mapa, o wiele lepsza niż to GU. Kurczę. O, ktoś też sobie wziął skina czarnego jak ja, czyli Quest 666. Ja sobie wtedy wziąłem. A, to on się pewnie nazywał Nightmare Legendary, zgadłem? Tak, zgadłem. A skąd to wiem? Po prostu wiem. Każdy by się domyślił, że każdy, kto ma czarnego skina, ma jakąś groźną nazwę. Też kiedyś miałem skin z serią Questa 666. W sumie dwa noby i kilka dobrych graczy. Jestem taki średni. Ten gość to debil. Chwilkę. Może z noża go pociacham, jak się uda. A nie zdążyłem. O, w mordę! Nie zauważyłem. Znaczy, zauważyłem go, ale w sumie nie zdążyłem zmienić noża i uciec. Głys... Co za gość napisał, że Głys 66 jest tutaj. To przecież jest niemożliwe. Przecież to czarny skin, to nie znaczy, że Głys 666 akurat jest tu. Ale nasi nadal pokazują, że potrafią coś zrobić. Quest 666. O kurczę. Ale jak chcecie, to możecie sobie obejrzeć Quest 666 historię. Możecie sobie obejrzeć. Ciekawa historia, mnie się spodobała. Może i wam się spodoba. A ja na razie uważam, bo jeden lew ma kacza i to mi się wcale nie podoba. Jakoś nadal jest debilem, a może to inny, czyli dwa debile, albo jeden i ten sam. Dzień dobry. Ja go trafiłem trzy razy i zabrałem mu 75 damage'a. No super, się cieszę. Dobrze. Jeden z naszych. To jest pro! On jeszcze nie umarł! I ma jeszcze tą odznakę. 2017 Halloween. No ta odznaka była, nie pamiętam, chyba była w Robloxie gdzieś na jakimś tym, na jakiejś grze. Była stworzona przez adminów Robloxa i na końcu można było taką odznaczkę można było dostać. W każdych grach, że w obrazku będziesz miał taki ten. Odznaczkę. Że w ogóle masz taką odznaczkę. Było też 2018. Ja w to grałem, ale niestety nie zdobyłem odznaczki, ponieważ były trzy osoby. To był jakby inaczej mówić top model trochę, że trzeba się ubrać jak najlepiej. I za to dostaje się tą odznaczkę. I Roblox właśnie też wybierał, bo Roblox to admin Robloxa. No i ono to wybierał, no i trzy osoby. Ja byłem na miejscu czwartym. To było, ja się prawie na Roblox obraziłem. Prawie. Dobrze, że się nie obraziłem.
On tu jest. On tu idzie. Chodź tu, pszczółko. To ty tam też byłeś? Dobrze, że nie zginąłem. Tam też gościu był. Szkoda, że nie umiem robić powtórki, bo inaczej bym pokazał w spowolnieniu, ale... Chciałem pójść stamtąd, bo myślałem, że jest tu, bo on tu był właśnie. Chciałem go tak strollować, że pójdę tu, no i go odnożę albo właśnie broni. To jest debil. Ten debil na serio nie słyszy bomby, a tu idzie. Przepraszam, to nie jest debil, to jest snob. To jest snob. To jest snob, więc jeszcze nie czai, że bomba nie ma dźwięku. Może gra w to pierwszy raz, a po swojej broni widać, że tak. A skinki z Robloxa są teraz przebierane, ponieważ autor zrobił coś takiego, że widać skina, jak się tak robi, a jak tak się robi, to nie. On miał fajne. Miał fajną broń. To muszę przyznać. Miał bardzo fajną broń. Coś wcześniej zbugowało i teraz... No dobrze. Ktoś ma SSG? Bardzo niedobrze. Albo ktoś w ogóle jest niemiłym chłopczykiem. Jestem wrednym kamperem. Tak wiem. Ten gość już wyczaił tą kampę. Myślałem, że to jest jednym z tych debili, którzy jeszcze mnie omijali, bo gdzieś trzech mnie omijało i żaden nie zauważył, że ktoś strzela w tyły. Nikt nie zauważył. To byli wtedy chyba debile, ale naprawdę wyglądali jak... Nie jak noby, tylko jak trochę. Nie jak noby, tylko jak prosi, a tak naprawdę to... Były debile, no. Bo nie strzelałem im do tyłu, a oni... No, chyba, że grali w to pierwszy raz, no to jeszcze nie kumali. I myśleli, że to był haker, a ja nie byłem hakerem. I nigdy nie będę. Nie pamiętam, w którym odcinku, ale tłumaczyłem, co to znaczy haker, kto to jest haker. Musicie obejrzeć kilka odcinków, to może znajdziecie. Bo gdyby okazało się, że tam nikogo nie było, to bym powiedział, że to jest zwyczajny idiota. Dlaczego? Ktoś, kto strzela tam, gdzie nie ma gracza, jest debilem. Idiotą. Ale tam był gracz, więc go nie nazwę debilem. A tym bardziej, że on nie był na zasięgu. On był na zasięgu jak... Mało kto. A teraz sobie patroluję. Stanę sobie tu i czekam na gracz. Tam jest gość, który czeka na kogo? Czy tam był gość? On się przecież nie tepa. Nie wierzę. Kolosej, zdradziłeś nas. Byłeś counter, a teraz jesteś terror. Zdrajca. Zwyczajny zdrajca. Żeby nie usłyszeć tego dźwięku, to po prostu ktoś się zgubi. Dwóch na dwóch. Kto wygra? Czy wygra pro, czy wygra noob? A tutaj nie ma noba. No chyba, że... Ja jestem niepoważny. Przecież tu jest noob. Dobrze. Czyli już przegraliśmy, bo... A nie! Ja tego nie zauważyłem, jest 30 sekund. Jest 20 sekund, oni muszą wyładować bombę, żeby zatrzymał się czas. Jak nie, to wygramy, ponieważ oni muszą zdążyć na czas.
Jaki ważny jest ten czas w tej grze. Za bardzo ważny jest ten czas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wygrana. Tak się wygrywa. Coś wam się nie udało. Coś się wam nie udało. Nam się udało, wam nie. Rifle bardzo dobrze działają, ale tym razem nie skorzystam. Skorzystam z XM10-1014. To by był hak, jakby on tam poszedł, snajper by strzelił, bo niechcąc trafił mnie. To by było bardzo dziwne i trolujące. Ja myślałam, że już umrę. To on jeszcze nie zdąży nawet strzelić. Ale to jest bardzo fajny shotgun. No. Bardzo fajnie działa i mi się często podoba, jak muszę strzelać z blisk. Wiesz, chciałem go pociachać nożem. Ale jeśli on był niebezpieczny, on miał bombę, czyli był taki niebezpieczny. To jest zwyczajny na świecie idiot. Żeby nie zauważyć takiej kamery, to trzeba być głupi. Na szczęście ja nie jestem. Ale go strollowałem. On tam zabił jednego, a drugiego. Ja tu pilnuję bombę, bo bez bomby mu się nie uda. Najzwyczajniej. Dobra, pomogłem drużynie, bo oni sobie nie poradzili, no, ale z jednej strony to by im się udało, bo czasu było mało, a on nie wziął bomby, bo się zapomniał. I nie wziął bomby. Więc by poszedł i musiał się wracać, i by nie zdążył. Więc i tak mieliśmy wygraną. Dobrze, więc nie wiem, po co wziąłem tą broń, ale teraz w kampie z USP. W mordę. Tam jesteś. Mam 20 życia. No i żyję. Myślałam, że już mnie znowu trafi. Teraz będzie idiotą, jak to zrobi. Będzie prawdziwym idiotą, jak znowu jakiś gość przejdzie mi i nie zauważy. Jeszcze nagrywam 18 minut. No dup.